Siemka ekipa. Miałem dzisiaj chwilkę czasu, więc wpadłem na stare śmieci, wpadłem do firmy Westwind, porozmawiać troszeczkę z kierowcami. Nudziłem się w sumie w domu, nie miałem co robić. Więc sprawa wygląda w ten sposób. Chciałbym wam coś pokazać, bo ja to wcześniej widziałem wiele razy. Kierowcy to bardzo często stosują. Nie wiem, czy to jest w Polsce stosowane i nie wiem, czy w ogóle nawet jest po co nagrywać ten filmik, ale sami powiecie, ocenicie. Nie wiem, czy to jest znane w ogóle po prostu w Europie. Więc taka drobna ciekawostka, tak zwane Automatic Tire Balancer, czyli takie automatyczne balansowanie koła w trakcie jazdy. O co chodzi? Już wam pokazuję. Więc montowane jest na koło taki specjalny aluminiowy kołnierz, na końcu którego jest taka jak gdyby rurka, w której są po prostu umieszczane kulki, kulki metalowe, które w trakcie jazdy, jeżeli opona trzęsie, bije, one się idealnie rozkładają i balansują koło, żeby po prostu ono nie miało więcej bicia, żeby było zdzierane prawidłowo tak jak trzeba. Więc nie trzeba jeździć co chwila na warsztat, czy co jakiś czas, czy przy wymianie koła, bawić się w wyważanie kół. Po prostu omijamy proces wyważania kół automatycznie, zupełnie to się staje niepotrzebne. Co czasami robimy też, to po prostu wrzucamy trzy piłeczki tenisowe do koła, one też robią swoją, spełniają swoją rolę, lub czasami po prostu łożysko jakieś stare rozbijamy na kawałki, tak samo kulki wrzucamy, po prostu podczas zakładania opony wrzucamy do środka kulki metalowe i one też tą samą rolę spełniają, więc w ten sposób automatycznie balansujemy koło. Nie wiem, czy jest ten sposób znany w Polsce, sami powiecie, ocenicie. Tak to wygląda tu u nas w Stanach, tak to robimy. Akurat miałem okazję właśnie znaleźć takiego trucka, który ma już to zamontowane, więc w ten sposób. Nagramy jeszcze jeden filmik, mam jeszcze coś fajnego do pokazania, ale to później, na razie wrzucam tego na YouTube'a. Powodzonka ekipa.